Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na szybki unboxing na moim kanale. Paczka, przyszła do mnie paczka, pierwsza z takich może nie do końca preorderowych, zamówionych figurek, ale tu jest 2 razy Batman, które zdecydowałem się mieć. Jeden troszeczkę po dłuższych namysłach, drugi od razu jak się dowiedziałem, że będzie i dostałem informacje, one względnie są lekkie, że już są i że mogę je sobie sprawdzić. Więc zróbmy tak, ja oczywiście będę otwierał i w międzyczasie, że tak powiem, zachęcam Was oczywiście, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału, będziecie mogli dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę, byłoby mi bardzo miło. Łatwo się otwiera zresztą, no może tu trochę słabiej to pudełko. I zobaczmy, co tuż się tutaj prezentuje. Dobra, mamy to. Pierwszą pozycję, jaką chcę Wam pokazać, to jest Batman, już jakiś czas temu dostępny na rynku, Batman 3 Jokers, czyli 3 Jokerowie. Wersja właśnie z tego komiksu. O, tutaj zresztą widzimy te napisy. I tak się prezentuje tył. Tutaj jeszcze widzimy od razu dodatkowe, jakie postaci się znajdowały. No i otwórzmy tu figurkę. Zobaczmy, jak on będzie wyglądał na żywo. Wydobywam. Tutaj od razu możemy zobaczyć, jest karta kolekcjonerska i podkładka, czyli takie typowe dla figurek serii McFarlane Toys, które teraz się pojawiają na naszym rynku. Tu jest w ogóle kotwiczka z wyrzutnią, ale jej na razie nie będę wydobywał chyba. Myślę, że pozostawię tak, jak jest. Natomiast tutaj szybko przepnę, żeby dostać się do postaci. Wyciągam te zabezpieczenia i tutaj więcej widzę, nie ma tego typu zabezpieczeń, więc wydobędziemy przede wszystkim, wow, pierwszy raz naprawdę czuję, żeby tak twarde były kolce. Dla dzieci to zdecydowanie może być niebezpieczne. Dobyłem Batmana i ci, co widzieli, to widzieli pewnie już, ale może ktoś jeszcze nie oglądał w internecie i widzi to u mnie pierwszy raz. Zobaczymy, jak się prezentuje nasz Batman. Bardzo ładna twarz. Myślałem, że ona trochę słabiej będzie wyglądała, powiem szczerze. Pelerynka jest cała nieuszkodzona. Tylko miękka. Niekiedy są one znacznie twardsze, no ale tak się prezentuje nam ten Batman. Mi ta mimo wszystko głowa jest ok, ale troszeczkę inaczej by mogła wyglądać, jeżeli porównujemy ją z głową, jaka była, tak, jak była rysowana, jeżeli chodzi o komiks 3 Jokerów. Więc nie, że ci się czepiam, ale myślę, że jako całość jest po prostu, no jest nieźle. Fajnie to się prezentuje. Odłóżmy może na razie na bok figurkę i zobaczmy tą drugą, na którą, no, czy czekałem bardziej, ciężko mi ocenić, ale to jest taki nostalgiczny troszeczkę powrót do przeszłości z prostego względu. Jest to seria Super Powers i dla zainteresowanych też to oczywiście jest McFarlane Toys, to jest takie wznowienie tych starych figurek, które wychodziły, no, już w dawnych czasach, jak widzimy. W tej serii jest jeszcze Superman, Darkseid. O Darkseidzie też myślałem. No i przede wszystkim jest Batwing i Super Mobile. Tego Batwinga cały czas mam na niego chrapkę i zastanawiam się, czy go nie nabyć też. Na razie biję się z myślami, zobaczymy. Natomiast tą samą figurkę to jest ten Batman, o ile dobrze kojarzę, w wersji tak, z tą peleryną taką, która widzimy jest z tyłu. Ona nie jest do niego doczepiona fizycznie, nie da się, widzicie, nawet ruszając, nie da się jej jakoś tutaj przemieścić, jest przyczepiona. Natomiast ja na obecną chwilę nie będę chciał wydobywać tego Batmana. w tym wypadku. Chcę go tak pozostawić. Zobaczymy, co będzie później. To jest ta wersja, tutaj, tak jak nawet patrzę, Jim Lee, czyli jest to Batman Hush, więc no, musiałem, tak? Sami rozumiecie. New 422, prawda? Ale świetnie, naprawdę, bardzo fajnie się prezentuje. Także taki zestawik do mnie przybył. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. No i oczywiście do subskrypcji kanału oraz zaznaczenia dzwonka, abyście wiedzieli, że pojawiły się materiały na moim kanale. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co publikuję. Także dziękuję Wam, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!